Witam wszystkich w ostatnim odcinku o zamkach w Anglii. Dzisiaj będę mówił o zamku Tintagel. Miejsce narodzin legendarnego króla Artura. Zapraszam. Zamek Tintagel jest średniowieczną fortyfikacją znajdującą się na półwyspie Tintagel Land, przylegającym do wsi Tintagel w Cornwallie w Anglii. Miejsce zostało prawdopodobnie zajęte w okresie romano-brytyjskim. Wiele tablic z artefaktami datowanych na ten okres zostały znalezione na półwyspie. Lecz jak dotąd nie jest to rzymska struktura pochodząca z czasów Imperium Rzymskiego. Prawdopodobnie pochodzi z czasów wcześniego średniowiecza, kiedy to był jednym z sezonowych rezydencji regionalnego króla Dumonia. Następnie na tym samym miejscu, w okresie późniejszego średniowiecza, został zbudowany przez Ryszarda hrabiego Cornwalla w XIV wieku zamek, po czym Cornwalla została przyłączona do Królestwa Anglii. Później zamek popadł w ruiny. Badania archeologiczne w tym miejscu rozpoczęły się w XIX wieku, kiedy stał się atrakcją turystyczną dla wszystkich, którzy chcieli zobaczyć ruiny zamku Ryszarda. W 1930 roku pracownik walizkowy ujawnił znaczące ślady wcześniejszego budynku o wyższym statusie, który miał powiązane handlowe z basenem Morza Śródziemnego w późniejszym okresie Cesarstwa Rzymskiego. Zamek był połączony z legendami arturiańskimi. Rozpoczęły się one w XII wieku, gdy Geoffrey Monmouth opisał Tintagel jako miejsce poczęcia Artura w jego fikcyjnej wersji historii brytyjskiej w Historia Regium Britannii. Geoffrey opowiadał, że ojciec króla Artura, król Ulster Pendragon, dzięki czarom Merlina, wyglądał jak mrozor z książek Cornwalli, mąż Igraine, matki Artura. Lecz historia jest znana, tak jak historia o Robin Hoodzie, więc ja nie będę jej opowiadał ponownie. Coś, co każdy już wie. Opowiadam tylko historię budowy. Zamek Tintagel został atrakcją turystyczną od połowy XIX wieku. Należący do Karola, księcia Walii, w ramach jego własności ziemskiej księstwa Cornwalli, jest obecnie zarządzany przez English Heritage. Jest to bardzo ciekawe miejsce, byłem tam kiedyś. Chciałbym zwiedzić jeszcze raz. Być może się udam. Chociaż mój lęk wysokości nie pozwala go i wyjść tak wysoko. Bo to rzeczywiście jest na wysokiej skale. Na razie to by było wszystko. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu, w którym zacznę nową serię o szkockich albo irlandzkich, albo walijskich zamkach lub miejscach. Na razie to tyle. Cześć.